Cześć, ja jestem Viper i zapraszam na kolejny odcinek z cyklu Assassin's Creed Odyssey. Jak widzicie, 52 metry dzieli nas od następnego znaku zapytania, a zatem wypuszczamy Ikarosa. Jak na razie znalazł tylko jednego. O, jest i kapitan. Kalikles. Chyba to będzie kapitan. Coś tak czuję w kościach. Warsztat obróbki marmuru. Kurczę, tylko może ja bym. Kurczę, nie ma tutaj zarośli, żeby go zwabić. Tutaj są jakieś kwiatuszki, ale to może być za mało. Ach, kurczę, chciałem się wspiąć na budynek, ja wszedłem do budynku. No i zobaczcie, jeszcze nas nikt nie zauważył, a jednak, no mało brakowało. No. No już po tobie, koleżko. No to teraz. Ten strzela, kurczę. O! Aj, ach, kurczę. No nie przewidziałem tego, że Kassandra tutaj zostanie zabita. No, mam nadzieję, że to nie będzie za trzecim razem, tylko to będzie już za drugim podejściem. Już za chwilę. No, dość twardy przeciwnik, trzeba przyznać. Czy wrogów już mamy oznaczonych? No, chętnie bym go wyciągnął, albo najpierw bym go zaatakował z ukrycia. On nie wyjdzie chyba poza. No nic, spróbujemy. Jeszcze jest załatwiony, kurczę.
teraz widzę, idzie jak po maśle. No i zobaczcie, no teraz poszło jak z płatka. Jest nasz skarb. Lokacja została ukończona. Bardzo się z tego cieszę. Następna lokacja to będzie, tutaj zobaczcie, kroki na ścieżce, zalecany poziom 15. Zobaczmy, co to jest za zadanie. Ono jest niedaleko. Hello there. Need some help? My family has wealth, prestige. I have been a soldier, I have known glory and victory. None of it fulfilled me. Now I will leave and search as a philosopher. It takes time to find your place in the world. Do what you must. Perhaps you are the philosopher, Mystios. I will leave the city in wonder. I must send a message, tell someone I am leaving. But to who? To my old commander or to my truest friend, the merchant. So you want me to bring this to the merchant? Exactly. It must arrive without a scratch. I'll help you. No dobra. Many thanks, mercenary. Here, stranger. Śledź zadanie. 214 metrów. No ale to zobaczmy sobie. No i zobaczcie. No i przy okazji odkryjemy znak zapytania. To może najpierw... Może najpierw zaniesiemy i dostarczymy tą wiadomość. Tylko to jest chyba jeszcze w tym drugim budynku. O nie, to nie jest w budynku, to jest tutaj pod tą wiatą. This is for you. Thanks. Here for your efforts, mercenary. Tyle zarobiliśmy? 277 drach! Jeszcze punktów prawie 1300. Kurczę, no opłaciło się. Wiadomość została dostarczona. Teraz czas na znak zapytania. Fajnie. Targowisko biedoty. Znajdź skarb. No i widzę, że paru przeciwników będzie. Kapitana żadnego. No dobra. Pierwszy załatwiony. No, może go schowam jeszcze gdzieś głębiej. Oj, jest przy okazji skarb. Napierśnik bitewny Aresa. Grzywa lwa. Lokacja ukończona. Kurczę. 16 poziom. No, moi drodzy.
Zaraz rozpoczynamy przygodę z ekwipunkiem. No i to tyle. No to co, spójrzmy. Ekwipunek, proszę bardzo. No i teraz Cassandra. Zobaczcie. Dostępny 16 poziom. 7% do obrażeń łowcy, 8% do obrażeń zdolności przełamujących i 4% do obrażeń od ognia. Ja już tą broń wcześniej sobie wygrawerowałem. Teraz... no ale zobaczcie, ten miecz Nikolaosa... No nie jest wcale taki... kiepski. Może ja sobie jeszcze zostawię ten miecz Nikolaosa. Na razie sobie wyekwipujemy go. I będziemy używać na razie ceremonialnego hepesza. Dobrze. No tutaj jak widzicie to... No ale tu mam jeszcze 354. A ten... Też mogę, kurczę, użyć. Zobaczymy może, jak się w ogóle tym walczy. No ale dobra, no na razie sobie zostawmy. Prymitywna włócznia. No czy ja wiem, czy ona jest taka prymitywna? Obrażenia wojownika 8%, do obrażeń od trucizny, no tego akurat nie używam. 10% do obrażeń zadawanych zwierzętom, nie, może na razie nie. A jeszcze tutaj, no trochę gorsza jest. No i to by było, jeśli chodzi o miecze, to wszystko. Lecimy dalej. Może wytworzę, nie wiem, strzały, to mamy wszystkie. No i teraz łuk, moi drodzy. I zobaczcie, poziom 16. No trochę się różni, prawda? No i możemy go sobie wyekwipować. Dobra. Tutaj jest Temistokles o Atenach. Sobie możecie przeczytać. Okrycie głowy. Aha, mamy 17 poziom. Też. No ale tutaj 16 poziomu nie ma żadnego nakrycia głowy, kurczę. No, to zostaje jak jest. A jeśli chodzi o... Tutaj 16 poziomu mamy coś, a używamy 13. No ale między tym a tym, kurczę, 7% do obrażeń łowcy, 6% do obrażeń wojownika. To może na razie te. Dobra, a jeśli chodzi o jakiś napierśnik, no to 16 poziomu nie mamy, mamy 14 poziomu. Do zdrowia. No to bym sobie założył ten. A tutaj co jest? Odzienie łowcy. No, powiem wam, że też jest niczego sobie. O kurcze. No tego się nie spodziewałem. Zobaczcie, jak teraz Cassandra wygląda. No, iście wojowniczka, pełną gębą, barwy wojenne,
Kurczę, no fakt faktem, że mi się to trochę nie podoba. No ale kurczę, no. To ma pancerz 139, a używamy 147. Dobra, niech zostanie. Tu mamy poziom 16. Wbijamy. Jeśli chodzi o budki, znajdzie się coś z poziomu 16. A jest w ekwipunku 14. 6% do obrażeń zadawanych kosturem. No ja kosturem, kurczę, nie walczę. No dobra, a te 7% do obrażeń wojownika i 8% do obrażeń zadawanych spartańskim żołnierzom. No dobrze, a te? Nie, to zakładamy te chyba. Akurat będą nóżki odsłonięte. No tylko kurczę, te barwy wojenne mi nie odpowiadają trochę, ale dobra, niech zostanie na razie. No i moi drodzy, chyba to będzie wszystko. Ale jeszcze jest jeden punkt zdolności, kurczę. Tutaj mogę ulepszyć tą opcję. Mogę ulepszyć również rozbijaj niewielkie tarcze, zadając 150% obrażeń wojownika. Przełam każdą tarczę, ogłusz cel i zadaj 160% obrażeń wojownika. No powiem wam, zdarzało mi się walczyć z przeciwnikiem, któremu nie mogłem odebrać tarczy. No i teraz taka możliwość chyba będzie. Skoncentruj swą wewnętrzną siłę i wyprowadź potężny atak zależny od użytej broni, który odrzuca wrogów lub przełamuje ich gardę. Kopniak 200% obrażeń wojownika zadaje. Cel nie zostanie zabity i można go później zwerbować. No kurczę. No zastanawiam się, powiem wam szczerze. A jeśli chodzi tutaj o zdolności asasyna, obrażenia od zabójstwa i powalenia ulegają zwiększeniu o 40%. Po zabójstwie przeciwnik jest automatycznie ograbiany. Wartość obrażeń krytycznych wzrasta o 50%. Zabójstwo zapewnia premię w postaci 1 razy pełny pasek adrenaliny. No to byłaby ta opcja. A tutaj jest no, podpalenie tutaj tego miecza. To mnie na razie nie interesuje. Tego aktualnie nie używam. Powiem wam, że pełuje pojedynczy atak wykorzystujący pełną moc włóczni Leonidasa. No ale kurczę, zastanawiam się tutaj nad tym. Tak, chyba jednak to, moi drodzy. Jednak te tarcze. Tutaj już nie mogę nic ulepszać. No na razie nie ma punktu zdolności. Dobra. To by było na tyle. Teraz sobie zobaczymy, czym tutaj można się w następnej kolejności zająć. No, zobaczcie, jest jeszcze znak zapytania tutaj i tutaj też jest, kurczę, drugi kowal. Jeden jest tutaj. No ale po drodze jest tutaj zadanie główne, to może jednak najpierw tutaj sobie
W ogóle sobie oznaczymy to zadanie. O, właśnie. Jeszcze raz. Nie ma potrzeby. Odznaczę. Dobrze, i udajemy się w to miejsce bezzwłocznie. Things are worse than I feared. Cleon has turned the mob. We have to hurry. Where? To Pericles. Stay back! She is no threat to Pericles. I assure you. Ah, Herodotus. It's fine. Let them through. It's good to see you again, Pericles. And you as well. I only wish it were under better circumstances. And who's this? Cassandra. Welcome, Cassandra. And what did you think of your first taste of Athens? I think you and Cleon both made good points. Good points aren't at all what the crowd seem to care about. They're afraid. Cleon indulged their fear. Pericles, we've come to... We must choose our moment wisely and speak our words more privately. Fine. We've come to you on urgent business. As does everybody. I may have told Cassandra you'd invite her to your symposium. You'd ask me to exclude every Athenian and invite an outsider instead. You heard the crowd. They don't need another reason to hate me. If she's working for you, maybe the prying eyes will see her as a servant. I'm no one's servant. Cassandra, this is Athens. If you want something, sometimes you have to play a role. And what exactly is it that you want? No, oczywiście szukamy kogoś. I'm looking for a woman who's very important to me. Herodotus said a symposium could be useful for gaining information. He would be correct. I can get you in, although I can't promise the information you seek will be found. Just tell me what to do. First, check on my colleague, Medeiros. He was meant to meet me today, and it's not like him to miss an appointment. Done. My friend, Phidias, needs to be taken out of Athens as soon as possible. Anything else? Yes. There's an ostracism vote taking place that could use your influence. Metiochos, you said he was your colleague? A politician and ally. He's one of my most loyal friends. Phidias? The famous sculptor? What did he do, exactly? He stands accused of multiple offenses and is awaiting trial. You'll find him under close guard at his workshop. Ostracism. Exile is a term you may be more familiar with. Here in Athens, we vote between two people to decide who should leave. It's between the sophist, Anaxagoras, and another man, on trial for impiety.
My contact near the Aurora will give you the details. I'll do it. I'll expect you to use discretion. That went well. It isn't exactly an invitation, but the promise of one is just as good. Although I'm sure he'll still ask Aspasia if it's okay. So long as it comes. No i dobrze, witajcie w Atenach. 4,5 tysiąca, prawie 5 tysięcy punktów. No i teraz. Spójrzmy. Poziom 16. Po wygnaniu rodziców z miasta Perykles triumfalnie wrócił do Aten, zdobył władzę, a następnie podniósł polis z popiołu, których pozostawiła je perska inwazja, przy okazji udowadniając, jak wielką siłą jest demokracja. Ateny zawdzięczały swoją wielkość w znacznej mierze właśnie temu człowiekowi. Przywódca jest dobrze chroniony w swoim domu, w mieście. No ale zatem, zobaczcie, aktywowały nam się jakieś zadania. No właśnie te zadania, o których była mowa przed chwilą. Perykles wspominał o swoim koledze Metiochosie, który nie przybył na spotkanie. Kassandra musiała go znaleźć, aby zdobyć prawo wstępu na sympozjum. To jest jedno z nich. I tutaj ucieczka Aten, to jest... Mamy spotkać się z Fidiaszem w jego warsztacie i ostracyzm. No kurczę, to wszystkie te zadania są na wschodzie. No powiem wam szczerze, że ja chciałem jeszcze odwiedzić tutaj tego kowala i przy okazji ten znak zapytania jeszcze. No ale może po drodze warto zajrzeć również i tutaj. Tu zobaczcie, jest... Here, friend. I saw you talking to my associate, Pericles. From what I saw, you weren't doing much associating. That's just politics. Pericles is a good man, a fine man, just not the right man. That's not what I heard. From whose lips? His? He was elected. Athens is the seat of democracy. Oh, it is. It's just that the wrong man is sitting in that seat. Did you actually need something, or did you just want to educate me on the finer points of democracy? Pericles is holding parties for the rich and powerful while we're under siege. What I want is for my people to reclaim control. You could help me. No, nie wiem. Czy to jest dobry sposób, żeby tutaj na dwa fronty działać? My services don't come cheap. I understand the wills of commerce and the needs of the people. I will pay you handsomely for your services. And how do you want me to help? Help Athens, not me. The Spartans howl outside our city walls. Create chaos among their ranks. Make them suffer as we do. Think about it. Will you take my commission and show the Spartans we are not defeated yet? I have no problem killing Spartans. Good. Kill their commander, Nabis. Destroy their supplies and return to me with proof of your exploits. Show them that we have teeth too. I'll get it done. Trust me, this is a huge opportunity for you. No w sumie, powiem wam szczerze, że na dwa fronty to już działamy od dawna. Trzeba przyznać. Pracujemy i dla Ateńczyków, i dla Spartan. Ciekawe, co z takiego układu wyjdzie ciekawego. No dobra, ale na razie to idziemy właśnie
Idziemy teraz, moi drodzy, Perykles zwany ojcem demokracji, poziom 16. No, przywódca jest dobrze chroniony w swoim domu. No to zobaczymy, jak bardzo jest dobrze chroniony. Może ja się skryję, no może nie tutaj akurat, ale może tutaj. No i zobaczcie. No ale ogromna posiadłość, trzeba przyznać. No ale zobaczcie, tam miał być dobrze chroniony, a tutaj przy wejściu jest raptem dwóch. Trochę to podejrzane jest. Tutaj w środku nie ma nikogo. Tylko kurczę przy wejściu. No zupełnie nie mam się chyba czego obawiać. Na pierwszy rzut oka. Rezydencja Peryklesa. No ciekawe, gdzie tutaj jest wejście? Może po prostu ja zacznę się wspinać, tak jak to zwykle robię. Aha, więc tutaj specjalnie nie mamy nic do roboty. Myślałem, że trzeba mu będzie tutaj w jakiś sposób pomóc. No to w takim razie, moi drodzy, udajemy się dalej. Może tym razem najpierw to miejsce. Czyli w tamtym kierunku, dobrze. Jak najkrótszą drogą. Ach. Niepotrzebnie się tutaj, moja droga, wspinasz. Potrzebnie się, moja droga, wspinasz i spinasz. No, w zasadzie można powiedzieć, już jesteśmy na miejscu. Karosie, mój sympatyczny ptaszku. No to mamy skarb. No i wygląda, że mniej więcej to wszystko i wszyscy. Who's whistling?
No chodź tutaj. No chodź tutaj, no. Nie słyszysz? You won't get enough. No i od razu załatwiony. Za jednym, kurczę, cięciem można powiedzieć. No nie wiem, czy to jest dobre miejsce. No ale kurczę, jakichś większych zarośli. O, tu chętnie bym go skrył. O, właśnie. Best stay out of sight. Kurczę, tu jest na górze. Kurczę, chętnie bym tu... Ach. I should take a look. Ale jakby przyszedł tutaj... To może by mi się udało z nim rozprawić. Ach, kurczę, zauważył mnie. No dobrze, a ten na górze? W którą stronę on tam... kurczę, nie z tej strony drabiny. Nie z tej strony... No. Jest. Enigmatyczny ostrakon. Odwiedź teatr w Atenach. Dzięki odpowiednim koneksom zawsze oglądam spektakle zza kulis. Znajdziesz mnie na masce aktora. No ale... Jeszcze jest skarb gdzieś, kurczę. Jest tam na górze. Ach, przegapiłem go. Pas starożytnego króla poziom 16. Dobrze, lokacja ukończona. A zatem teraz... Aha, teraz sobie pójdziemy do kowala. No i tak, co mogę kupić? Poziom 16, no ale to raczej nie jestem zainteresowany. Nóż do skórowania. 7% do obrażeń wojownika, 8% do obrażeń zadawanych ateńskim żołnierzom. No może... Kurczę, generalnie to używam miecza. Łuk jest, no niespecjalnie, 17 poziomu, no powiem wam, że tutaj to mógłbym się pokusić, tak samo tutaj. No i to wszystko.
teraz, moi drodzy, to ja bym sobie może zobaczył, co mogę uleczyć. No ale kurczę. Podejrzewam, że mamy łuk, kurczę, 16 poziomu, a nie 15. Nie możemy go uleczyć. No szkoda. No ale poziom 14 tutaj widzę jest miecz Nikolaosa. Dobrze. To poczekajcie chwilę. Thank you. Zobaczmy tutaj teraz w takim razie. No powiem wam, że no ciekaw jestem, może teraz będę mógł ulepszyć ceremonialnego hepesza. A, no właśnie, to w takim razie może od razu wyekwipuję, przepraszam, nie mogę się wysłowić, łuk. I może będę mógł ulepszyć teraz ten 16 poziomu. No zaraz się przekonamy. We have the best prizes around. A jednak nie. Kurczę, szkoda. No ale dobrze, no skoro tak, no to ulepszam. A jeśli chodzi o łuk, no zobaczmy, 15 poziom też nie będzie. 15 poziomu, ten kurczę tutaj z niebieską rękojeścią, jeśli chodzi o ten kaptur, no wiecie co, może to tyle. A jeśli chodzi o grawerunek 16 poziomu, no wybierz. 3% obrażeń zadawanych mieczem. Tutaj jeszcze wachlarz strzał, ale na razie z tego nie korzystam. Jest 6% do obrażeń zadawanych mieczem. Okej. Spartański kopniak do obrażeń od ognia. No to niech będzie na razie to. Zobaczymy. Może zobaczę, jak to będzie. Tu jeszcze było. Okej. Okay. Czyli te dwa mamy tutaj dodatkowe zdolności za spartański kopniak. Na razie wrócimy do miecza Nikolaosa w takim razie. I'll see you soon. No to co? To jeszcze raz ekwipunek. No ale to miałem teraz móc sprzedać parę rzeczy, to może tak zrobimy, bo jeszcze kurczę nie sprzedałem mu. Te dwa sobie zostawię. No i ten sobie, ten na pewno sprzedam. No te dwa może zostawimy. Teraz, moi drodzy, ten sobie sprzedamy.
No może zostawię sobie. A, dobra, niech idzie. Tutaj ten 13 poziomu. 15 poziomu te sobie zostawimy. Ten miał tutaj ulepszenie 2% do zdrowia. Tu jest 4% do zdrowia. No to na razie dziękujemy. Do zdrowia 4% 7% obrażeń wojownika. No to jednak pozbędziemy się. No i zostały tutaj budki. Te były ulepszone, no ale to już nieważne teraz. No i okej. Mamy prawie 26 tysięcy. No i dobrze, moi drodzy. W takim razie ja będę kończył ten odcinek. Jeżeli film wam się podobał, to zostawcie kciuka, no i subskrybujcie mój kanał. Do usłyszenia, cześć!